też bardzo ważną funkcję pełnią pszczoły w naszym, tak to nazwijmy, ekosystemie. Tak, zapylają kwiatki i dzięki temu, że zapylają, później te kwiatki rosną, są na przykład spożywane przez inne zwierzęta i tak ten cały nasz ekosystem funkcjonuje. Dobrze, to teraz może coś tak z innej beczki. Jak myślicie, bo tutaj mamy, jak tam spojrzycie, mamy ulę, prawda? Tu jest akurat taki ul styropianowy i tam się znajdują pszczoły. I te tam pszczelarze zakładają właśnie ramki. Jak myślicie, ile takich pszczół, tak w przybliżeniu, bo to się różni, może być w takim ulu? No, czasami może być ciut więcej. Sama nie wiem ile. Ale 100 pszczół, czy 100 tysięcy pszczół? 100 pszczół, no to może troszkę więcej. No już się konkurs zaczął, no może się jeszcze przyłączyć. No jeden konkurs taki dłuższy. Dobrze, to jeszcze tu kolega przystępuje, tu jeszcze kolega chciał udzielić odpowiedzi. 1000. No 1000 to już kolega chyba był bliżej z tymi 200 tysiącami, mówiłeś? Ile ma? 20. No to tutaj koledze już przyznajmy, nie będziemy tutaj. Już teraz się nie będziemy się licytować. Kto mi powie, bo tam za sobą mamy takie urządzenie, fajnie by było je odpalić, ale już nie ma dzisiaj czasu, kolegi nie ma, który by mi pomógł, wezmę takie urządzenie i to jest tak zwany podkurzacz. Jakby mi ktoś powiedział, do czego służy ten podkurzacz? Jak pszczelarz podchodzi do, no to kolega może tam z reklamóweczką, bo tu się już wyrywał, to podejdź może tutaj, bo tak to... Żebyśmy wszyscy cię słyszeli, możesz sobie siąść na drugiej ławeczce. No można tak powiedzieć, pszczelarz podnosząc ul, właśnie taki podkurzacz, który wytwarza dym, może to być różnego rodzaju paliwko. Nie usypia ich do końca, po prostu odymiając je powoduje to, że pszczoły z tych ramek schodzą, dzięki czemu pszczelarz może te ramki wydobyć i wsadzić chociażby do takiej miodarki, gdzie później następuje odwirowanie miodu. Dobrze, to może Reniu tutaj daj koledze punkcik. Zapytam, mamy jedną taką najmłodszą uczestniczkę, jaki w smaku jest miód? Słodki, bardzo dobrze. I za to, że miód jest słodki, to spróbuję też sobie... To powiedzcie mi jeszcze tak, dlaczego pszczelarzowi jest potrzebny taki kapelusz? Żeby go pszczoły nie urządziły. Tak, żeby go pszczoły nie urządziły, ale... Powiedzcie mi, co się dzieje z pszczołą, jak już kogoś urządzi. Czy pszczoły bywają agresywne?
tutaj kolega. Pszczoły umierają na urządach. Oj, tak, możemy jak najbardziej zaliczyć tą odpowiedź, czyli taka pszczoła ginie. Yeah, it's coming from the